porozmawiamy o fotografii i jej roli w zachowaniu dziedzictwa. Původní nápad udělat fotograficko-sociologické sympózium vznikl v Opavě díky panu docentu Sostrankovi. Pak se rozvinul v tuhle ohromnou akci, která se koná v Zabře. Tentokrát je i doprovázena velkou výstavou. My slavíme s ročním opožděním 30 let naší školy a zveme vás v 5 hodin odpoledne na otevření výstavy po 30 let Institutu tvůrčí fotografie v Městském muzeu v Zabře. Čujeme se zaštěcení, že mám możemy być w Zabrzu, że możemy tutaj spotykać się, to jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, że jesteście tu wy. Mówię o studentach, o uczniach szkół średnich. To wy jesteście powodem tego, dlaczego to wszystko organizujemy. Dziedzictwo to jest właśnie temat, który będziemy omawiać w kontekście fotografii. To jest informacja o tym, żebyśmy w jakiś sposób mogli opowiedzieć tym, którzy po nas przyjdą, wytłumaczyć im nasze czasy. Cieszę się ogromnie i naprawdę z serca dziękuję wszystkim tym, którzy dołożyli jakąkolwiek cegiełkę do tego, żeby to sympozjum nabrało takiego głębokiego wymiaru.